Witam Państwa serdecznie. Zakończyła się piąta konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jednym z naszych gości była profesor Anna Filipczak-Kocur, którą tutaj właśnie chciałem Państwu przedstawić. I pani profesor wygłosiła wykład o podatkach w Rzeczpospolitej, a konkretnie o systemie pobierania podatków za czasów dwóch pierwszych wazów. I nawiązując do tego wykładu, chciałem zapytać, jak wyglądała sytuacja fiskalna Polski na tle innych krajów Europy na początku XVII wieku? Tak, dokładnie o finansach Rzeczypospolitej za dwóch pierwszych wazów, czyli 60 lat panowania dwóch pierwszych królów z dynastii wazów. Rzeczpospolita była typem państwa opartego na dochodach częściowo, w niewielkiej części z królewszczyzn, a przede wszystkim na podatkach uchwalonych docelowo, na określony tylko cel. Co oznaczało, że nie było stałego skarbu, urzędu skarbowego, stałych finansów, tylko każdorazowo na różne potrzeby król musiał o te podatki zabiegać. Musiał zabiegać na Sejmie i od woli Sejmu zależało, czy je uchwalić, czy nie. Budżet w cudzysłowie Rzeczypospolitej wówczas był budżetem ściśle wojskowym, nie było innych wydatków. To były wydatki wojenne po prostu. Na obronę naszych granic, ale także zdarzyło się na aktywną politykę w okresie wojny z Moskwą. Wtedy jeszcze nie mówiono państwo rosyjskie. W latach 1609-1619 nawet. Biorąc pod uwagę wyprawę królewicza Władysława, wcześniej wybranego przez bojarów na cara Rosji, ale nigdy nie koronowanego. Ta sytuacja rzutowała na bezpieczeństwo państwa, co wydaje się dość oczywiste. I obserwując historię z współczesnej perspektywy, konsument tych treści, taki jak ja, myśli sobie, jakie to było dziwne, bo na przykład w takiej Anglii ściągano bezwzględnie podatki od średniowiecza, a w Polsce nie. I czy to rzeczywiście było tak, że szlachta była temu winna, bo obawiała się, że nastanie absolutum dominium i król poprzez stałe obciążenia fiskalne wprowadzi tutaj jakiś straszny ustrój? W dużej mierze tak, ale przede wszystkim w okresie, o którym ja mówiłam, chodziło o to, że w paktach, konwentach, czyli takiej umowie między królem a Rzecząpospolitą, a ściślej między królem a szlachtą, była mowa o tym, że szlachta może składać dobrowolne ofiary i to nie z własnych dóbr, tylko z dóbr swoich poddanych. I król nie jest w stanie narzucić jej swojej woli w sferze podatkowej. Na tle innych państw europejskich no, to może nie było tak dokładnie, jak pan powiedział. Owszem, podatki Rzeczypospolitej w średniowieczu też ściągano. A jakże? Tylko chodziło o to, że te podatki właśnie zależały zawsze od sejmikującej szlachty na bardzo rozległym terytorium Rzeczypospolitej, trochę terytorium zmieniającym się, ale wynoszącym w apogeum za Władysława IV około 1 miliona kilometrów. A więc było to dość utrudnione, a przede wszystkim trwało długo, zanim sejmiki podjęły uchwałę, posłowie zjechali się na Sejm i uchwalili, następnie wracali do swoich sejmików, określano daty zebrania tych podatków. Jak sobie inne państwa radziły? Dania tu jest takim szczególnym przypadkiem w połowie już stulecia, dokładnie 1660.
po zwycięskiej wojnie, bo kiedy Szwedzi oblegali nawet Kopenhagę, w Danii nastał ustawowo absolutyzm, ustrój absolutny. I wtedy król mógł po prostu opodatkować kogo chciał i tak też zrobił, a do tego wszystkiego sprzedał królewszczyzny, no czyli domenę królewską. Miał natychmiastowe korzyści ze sprzedaży, a następnie z opodatkowania wszystkich stanów swojego państwa systematycznie co roku. Nie mówiąc o tym, że król duński rządził w pewnym sensie Bałtykiem, bo on panował nad cieśninami i do niego w jego kompetencji leżało otwieranie i zamykanie żeglugi bałtyckiej, co było ogromnie ważne. Szwecja sobie z kolei inaczej poradziła. Szwecja przeprowadziła tak zwaną redukcję dóbr, co u nas się nazywało wcześniej egzekucją dóbr, czyli po prostu odebrała te rozdane wcześniej dobra korony szwedzkiej. I o tym decydował już król. Ponadto Szwecja, no nieładnie mówiąc, obłowiła się na konfiskatę majątków kościelnych. No tak. Szwecja miała możliwości zbierania ceł morskich, rozwijania handlu, co też czyniła, jak również własne zasoby naturalne. Było to żelazo między innymi, były to rudy srebra i lasy. A drewno było potrzebne do budowy z kolei okrętów wojennych, co Szwecja świetnie wykorzystała i próbowała zawładnąć handlem bałtyckim. W innych państwach europejskich, powiedzmy w Anglii, no, w momencie kiedy Elżbieta Wielka, zwana później Wielką, obejmowała tron, to została deficyt około 300 tysięcy, co się równało dochodom rocznym Anglii. Także musiała sobie też poradzić i radziła sobie w taki sposób, że uległi konfiskacie dobra kościelne. Jak Tomasz Morus potem pisał, owce zjadły ludzi, to był system tych grodzeń. Skonfiskowała dobra klasztorne, zaczęło się wielkie żebractwo na wielką skalę. Wydawała rozmaite ustawy przeciwko włóczęgostwu i w ten sposób powstawała wolna siła robocza do tych pierwszych manufaktur i podstaw, które legły u przemysłu angielskiego. Gdy chodzi o Francję na przykład, trochę dalej od nas położono, to królowie dziedziczni tam w zasadzie dowolnie dysponują podatkami. I te podatki są w większości podatkami pośrednimi. W Rzeczypospolitej one były przede wszystkim podatkami bezpośrednimi, czyli z ziemi, a więc jeśli był nieurodzaj, powódź, różne kataklizmy meteorologiczne, to zmniejszała się ta dochodowość, natomiast podatki pośrednie trochę lepiej się miewały w okresach kryzysu. No ale to też do czasu. Do czasu rewolucji, no tak. Kiedy król już nałożył takie gabelle, to się nazywało, między innymi podatek na sól, na podstawowe artykuły żywnościowe, no to wybuchła rewolucja po prostu. A wcześniej była fronda po śmierci Richelieu, bo Richelieu chronił Paryż przed podatkami, natomiast po jego śmierci właśnie to no, zawór bezpieczeństwa został odkręcony. I wtedy wybuchła fronda, z którą sobie król poradził, ale musiał uciekać matką na wygnanie. Czy obawy
szlachty, no bo powiedziała Pani o Danii, nic nie wiemy o tym, czy król duński jakoś szczególnie represjonował szlachtę w związku z podatkami, czy oni się czuli zagrożeni. Czyż, mając taki przykład, bo zakładam, że nie było tam żadnych szczególnych represji w porównaniu z Anglią, no właśnie, czy szlachta nie mogła jednak troszeczkę odpuścić tego wszystkiego? Chyba już nie pod koniec XVII wieku, bo magnateria była za bardzo skorumpowana, tak myślę. To znaczy, pyta pan, czy szlachta polska nie mogła wziąć przykładu? Tak. Mogła, ale nie chciała. Ale gdy chodzi o Danię, to król nie represjonował. Król dostał na tacy, można powiedzieć, zgodę szlachty. No właśnie, o to chciałem zgodę szlachty na to, żeby miał władzę absolutną. I to szlachta mu dała tę władzę absolutną. Poczuła się zagrożona zewnętrznie, a w królu widziała sojusznika. Przy czym tej szlachty było 1200 rodów. No tak, to prawda. 4%, a 10%. I to w rozmaitych badaniach te 10% się potwierdza. Kiedyś profesor Mączak robił takie badania ze swoimi studentami i chciał udowodnić, że to nie było 10%. I zawsze wychodziło mu te 10%. No 10% łatwo podzielić na frakcje. Jedną frakcję przekupić takimi pieniędzmi, drugą innymi. A jak jest 1200 rodzin, to oni się skupią przy majestacie. Nie był problem dla szlachty duńskiej. No właśnie. Ostatnie pytanie, bo chciałem, żeby to wybrzmiało dobrze. Kim byli szubrawcy? Jest to obraźliwe w tej chwili słowo i nie każdy sobie zdaje sprawę, skąd się wzięli. Otóż kiedy wjeżdżono do Rawy Mazowieckiej, gdzie mieściła się siedziba skarbu zwanego kwarcianym niesłusznie, bo w gruncie rzeczy była to 1/5 dochodów z królewszczyzn, zwanego również skarbem rawskim dlatego. Oczywiście w workach to były srebrne pieniążki, groszówki, dwugroszówki, pięciogroszówki, więc trochę tego było. To wjeżdżono, to nazywano wozami skarbowymi. Po prostu były to wozy zamykane drzwiami, skoblami, no z jakąś tam obstawą niewielką. I w pobliżu, kwarta składano w okolicach Zielonych Świąt. W pobliżu Rawy kręciło się dużo szlachty biednej, mazowieckiej w dużej mierze, nie tylko rozmaitych rabuszów, którzy czyhali na te wozy jadące. I to byli sub Rawa Viventes, ci, którzy żyli pod Rawą. Ponieważ zmarzurzenie języka polskiego wówczas sięgało nawet kogoś takiego jak Jerzy Zbaraski czy Krzysztof Zbaraski. Oni też czasem mazurzyli różne słowa, więc utarło się, że to nie są subrawcy, tylko szubrawcy. To jest fantastyczna historia. Bardzo Pani dziękuję za fantastyczny wykład i za ten wywiad. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś da się Pani zaprosić na jakąś konferencję. No to ja bardzo dziękuję. Anna Filipczak-Kocur, bardzo dziękujemy.